Radio Conchita, KFM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra, Overlord. Akcja tęczowy piątek miała charakter marginalny. Nie została przeprowadzona na taką skalę, o jakiej informowali organizatorzy, oceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z danych kuratoriów oświaty wynika, że w niektórych województwach wzięło w niej udział po kilka szkół, w innych żadna placówka. Według organizatorów, czyli dewiacyjnych środowisk homoseksualnych, wpłynęło ponad 200 zgłoszeń ze szkół w całej Polsce. Zgłaszać się zarówno nauczyciele, jak... Ale zgłoszeń przez moherów, ciemnych, średniowiecznie zacofanych ludzi, to jest tylko skandal. Trzeba mówić o śmierci, o Piusie XII, o Hitlerze, o rzeczach ważnych, rzeczach ważniejszych, a nie o tym, co jest dla niektórych ważne i miłe. W ogóle, a tobie nie przeszkadza. Trzeba walczyć z pedofilią. Krzysztof Kamiński, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Dlatego, jak dodał, interwencja w tej sprawie powinna się odbyć na tym samym poziomie. Państwo polskie, władze Rzeczypospolitej powinny już na forum międzynarodowym jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii. Natomiast tutaj mamy niestety do czynienia ze stanowiskiem bardzo niejednoznacznym, także jeśli chodzi o działania obecnego rządu. Również, przede wszystkim, powinno wreszcie nastąpić wypowiedzenie tej właśnie genderowej konwencji stambulskiej, o której wielokrotnie Prawica Rzeczypospolitej również apelowała do rządu, bo to jest jak gdyby taki fundament prawny, który daje pewną możliwość działania tym właśnie różnym środowiskom. Natomiast mamy do czynienia po prostu z działaniem, z przemocą, powiedziałbym, rewolucyjną. A przemoc rewolucyjna zawsze po prostu działa skutecznie, jeśli mamy do czynienia z obojętnością. Przypomnijmy, tak zwany tęczowy piątek to, jak wynika z materiałów przygotowanych przez tak zwanych edukatorów ze środowisk LGBTQ. Indoktrynacja dzieci i młodzieży w myśl szkodliwej ideologii gender. W przypadku podobnych sygnałów w przyszłości należy pamiętać, że wszelkie dodatkowe działania różnych organizacji na terenie szkoły w myśl prawa oświatowego dyrekcja musi uzgodnić z rodzicami. Szef MSWiA Joachim Brudziński wsparł w kampanii kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina Bartłomieja Sochańskiego. Minister wziął dziś udział w konferencji poświęconej drugiej turze wyborów samorządowych. Sochański 4 listopada będzie walczył o głosy z ubiegającym się o reelekcję Piotrem Krzystkiem. Piotr Krzystek uzyskał w pierwszej turze poparcie 47,25% głosujących, a Bartłomiej Sochański 21,99%. Startujący z listy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Sławomir Nitras uzyskał 21,81% głosów. Wybory samorządowe w Szczecinie mają wymiar historyczny w kontekście wyniku głosowania, ocenił dziś minister Joachim Brudziński. Po raz pierwszy tutaj na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan mecenas Bartłomiej Sochański, pokonał w takim bezpośrednim, wyborczym zderzeniu kandydata Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Szczecinianie postawili na kampanię spokojną, merytoryczną, kampanię bez inwektyw, bez pomówień, bez takiego emocjonalnego rozedrgania. Nie tylko ta kampania, ale to wszystko, co będziemy robić na drugi dzień po wyborach, niezależnie od wyników, bo przyjmiemy każdy wynik z pokorą. Ten, gdyby się okazał sukcesem, również będzie, tak powiem, otoczony naszą pokorą, że będziemy ciężko na rzecz Szczecina i Pomorza Zachodniego pracować. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina Bartłomiej Sochański zapowiedział m.in. podwyżkę płac dla urzędników miejskich i pracowników oświaty. Postuluje on także obniżenie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw stoczniowych i portowych. Sochański podkreślił w tym tygodniu podczas konferencji, że najważniejszym problemem, który stoi przed stolicą Pomorza Zachodniego, jest odpływ młodych ludzi. Do końca października trzeba złożyć wniosek o 500+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie będzie wypłacone bez wyrównania, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodziny, które chcą ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną, mają do wyboru dwa kanały. Ministerialny portal informacyjno-usługowy Empatia lub bankowość elektroniczną.
Wnioski o oświadczenie można składać także w tradycyjnej papierowej formie. Można również złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start. Przyjmowanie wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł trwa do końca listopada. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Polsce w ubiegłym roku w szarej strefie pracowało 880 tysięcy osób. To 5,4% wszystkich pracujących, podał Główny Urząd Statystyczny. Dla prawie połowy osób pracujących na czarno była to główna działalność, dla pozostałych stanowiło tylko dodatkowe zajęcie. Większość, bo ponad 61% z tych pracowników to mężczyźni. Najliczniejszą grupą były osoby z wykształceniem zawodowym oraz ogólnokształcącym. A czas poświęcony na pracę nierejestrowaną w ubiegłym roku był zróżnicowany. Najwięcej osób w ciągu roku w ten sposób przepracowało do 5 dni. Średnia w roku to nieformalna działalność przez niespełna 30 dni. Podmioty badające zjawisko szarej strefy, jak mówi profesor Witold Modzelewski, były minister finansów, wskazują na stopniowe zmniejszanie jej zakresu, na co ma wpływ polityka wzrostu konsumpcji i wynagrodzeń. Na pewno spada nie tylko szara strefa jako pewne zjawisko, ale zmniejsza się szybciej niż sama szara strefa udział zatrudnionych w szarej strefie. Dlaczego? No to wynika przede wszystkim z pobytu na pracy. Pobyt na pracę to raz pierwszy od ponad ćwierć wieku zaczął być równoważony z podatkiem. Czyli mamy do czynienia z już coraz większą ilością branż, gdzie po prostu poszukuje się zatrudnionych, a brak zatrudnieniu są rozwiązywane poprzez migrację i to migracje już masowe, mówimy zwłaszcza o pracownikach, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Według badań praca na czarno dotyczyła przede wszystkim takich obszarów jak ogrodnictwo, rolnictwo, usługi budowlane, a także opieka nad dziećmi czy osobami starszymi. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie na ogół duże i deszcz. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 13 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr zachodni. Na barometrach w Warszawie dziś maksymalnie 1000 hektopaskali. Wybory samorządowe, druga tura, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pani dr Agnieszka Muzyk, kandydatka na prezydenta Łomży, i pan minister Wojciech Skurkiewicz, kandydat na prezydenta Radomia. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja Radiu Maryja o 21.30. Na komputer Izyda też analizuje, jeżeli chodzi o... Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Czystość to wolność. Młodzi ze współczystych serca w Polsce piszą listy do papieża Franciszka, uczestników watykańskiego synodu na temat młodzieży. Proszą w nim o podkreślenie konieczności pielęgnowania soczystości jako niezbędnej w dążeniu do świętości. Wyjątkowy list opisuje nasz dzień. Już nawet powinny te papierosy, ale jeszcze... Rady nie chcą usunąć lewy. Polski rząd protestuje przeciwko pomysłowi usunięcia z cmentarza orląt lwowskich symbolicznych lwów. Pudrowanie problemu. Będą zmiany w kalendarzu szczepień. Noworodki mają być szczepione przed wypisem ze szpitala, a nie podczas pierwszej doby pochodzenia. Fatalnie grzeszy. Porwać piękna wiele, ulicy, żeby jaki powinien to być dobry katecheta. Na to pytanie odpowiada w naszym dzienniku ksiądz biskup Marek Zolanczyk. Prawo ofiarą homoterapii. Sądy w Europie każą zamówienie prawdy o homoseksualizmie. Czy prawna cenzura trafi niebawem do Polski? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
taką kryśkę, to przyjrzemy się. Ja ciągle o niej mówię. W niedzielę 28 października będą miały miejsce uroczystości związane z setną rocznicą poświęcenia kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Centralnym punktem obchodów będzie Eucharystia, której przewodniczyć będzie ich imieniem wygłosi ksiądz biskup Andrzej Miesz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Wydarzenie to transmitować będziemy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Początek transmisji w niedzielę 28 października o godzinie 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Ludzka i umiejętność dostosować, że mogę nawet zrobić z siebie dziecko, że będzie rozmawiało. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem się Grzegorz Mój. Drodzy Państwo, w 10 minut po 13 zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Jakiegoś Murzyna złapali tam na pewno, że oszust jest niekonalny, że tak, że cały świat go poszukuje. Państwo tak. Proszę Państwa, że straszać ludzi i traktować to wszystko w średniej wieści. Gdy nie daje nasze rady. Poproszenie o wakacje to bardziej wejdzie na uczciwości. Warto, że sprawdzać. Nawet życie w badaniu głosu. Natomiast oni mówią, że Boga wiedzą, a uczynkami w pełni zapierają się. No to jest to, że może i nie. Bo żeby odstąpić, oczywiście odstąpić, bo byli karani w 1747 roku. Wejścia są na zarybę i asyryjskie są na zarybę, wojska są na zarybę i potem 600 lat pozostawało Jeruzalem do Ojca, a może wydaniwali polski miesiąc aż 70 lat. To jest to wspaniałe przykłady po to, żeby sobie czytali, żebyśmy widzieli, dlatego dobrze dostarał, żebyśmy wszystko widzieli, a my nie chcemy widzieć, bo potem może chcemy odpisać im tego, rzucają reklamy w gazecie wyborczej, czy radzi tak, że jakieś inne książki, że są książki. Oczywiście, że są inne książki, ale czytanie książki na ten trzeba, trzeba się radzi apolityka, nauczyć kiedy nie książek, ale logicznego myślenia chociaż. Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani dr Hanna Kujawska-Danecka, adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże, pani doktor. Witaj, Boże, witam serdecznie. Pani doktor jest również zastępcą koordynatora badania PolSenior 2, to w skrócie badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem. Myślę, że dowiemy się coś więcej, ale pierwsza sprawa, pani doktor, kto jest inicjatorem badań, kto zleca, kto też finansuje takie badania? Tak, rzeczywiście projekt PolSenior 2 powstał na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, także jest to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia. Myśmy stanęli, że powiem, do postępowania konkursowego i ten konkurs, no, zostaliśmy wybrani w drodze konkursu, a no, tutaj mam na myśli Gdański Uniwersytet Medyczny, który reprezentuję, także realizatorem tego badania właśnie na zamówienie Ministerstwa Zdrowia jest właśnie Gdański Uniwersytet Medyczny, natomiast całe badanie jest finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Kogo dotyczy, bo mówimy PolSenior, prawda, osoby starsze. Jaka to jest próba badawcza, czy to ogólnopolska, czy prawda, ktoś jest wybrany w jakimś województwie, jeżeli pani mówi, że startował do tego m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny, to czy tylko dotyczy to na przykład województwa pomorskiego, czy... To jest projekt ogólnopolski, także chcemy zbadać, zresztą badanie się już rozpoczęło i trwa w niektórych województwach, ale właśnie projekt ten jest skierowane do osób po 60 roku życia w całej Polsce. Także myśmy w każdym województwie będziemy chcieli zbadać w zależności od wielkości województwa, bo to jest jakby proporcjonalne do gęstości zaludnienia w danym województwie. No, średnio to jest od 160 osób w województwie opolskim do 800, ponad 800 na przykład w województwie śląskim. Osób po 60 roku życia łącznie chcemy przebadać 6 tysięcy osób w całej Polsce. Także będzie to taka reprezentatywna grupa Polaków właśnie już po 60 roku życia. A jeszcze widzę 7 grup wiekowych, kobiet i mężczyzn. Tak. 60-65, 65-69, 77-4, 75-79, 80-84, 85-89 i 90+.
Tak jest. Chcemy, żeby to była rzeczywiście próba reprezentatywna, żeby później dokonując różnych analiz statystycznych miało to jak najlepszą, jak największą wartość taką naukową, a w efekcie no tak naprawdę pokazywało prawdziwe dane o polskim społeczeństwie, dlatego to badanie zaplanowaliśmy jakby no, zgodnie z najlepszymi zasadami właśnie takich, powiedziałabym, statystyki i w ogóle badań naukowych, także tak jak się wspomniał, tutaj po pierwsze jest równo, jakby tak samo 3000 kobiet i 3000 mężczyzn chcemy przebadać, czyli ta reprezentacja względem płci ma być równa i również będzie to 7 kategorii wiekowych, właśnie te pięciolatki, tak jak się wymienił, także również jesteśmy bardzo zainteresowani oceną stanu zdrowia tych już starszych seniorów, tak, czy po 80 roku życia, bo tutaj jestem geriatrą i w literaturze takiej, no, dotyczącej geriatry, w literaturze medycznej właśnie podkreśla się, że jednak trochę inaczej funkcjonują inny stan zdrowia tych młodszych seniorów, powiedzmy do 80 roku życia, a jednak po 80 roku życia bardzo wiele osób jest już mocno schorowanych, bo też z dużo większym, no, taką potrzebą wsparcia, jeżeli chodzi o opiekę. I tutaj właśnie te kategorie wiekowe, które jakby przygotowaliśmy, projektując to badanie, właśnie też po to są tak skonstruowane, tak, żeby właśnie przyjrzeć się również właśnie tym osobom w wieku rzeczywiście podeszłym, tak samo zresztą jest tam kategoria osoby po 90 roku życia, także chcemy też tych najstarszych seniorów też właśnie no, zbadać, zobaczyć, z czym się zmagają, jakie mają potrzeby. Mamy określony przedział czasowy, jak długo ten projekt Polsenior 2 ma trwać. Pani wspomniała finansowanie, zależy na tym Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia. I teraz no, na jakie pytania? Po co? Bo myślę, że no, nieraz jest tak, że ludzie narzekają, zresztą każdy pewnie może narzekać, że ma jakiś utrudniony dostęp, że długa kolejka, ale właśnie na co chce Ministerstwo Zdrowia, które finansuje ten projekt, na jakie pytania chce uzyskać odpowiedź? Chcemy zadać bardzo wiele pytań, jakby w tym projekcie też jakby stawiamy bardzo wiele pytań, które tak naprawdę mają nam pokazać, po pierwsze, jaki jest stan zdrowia starszych Polaków i tutaj jest to bardzo wiele pytań dotyczących różnych schorzeń, przebytych objawów, tak? Chcemy sprawdzić, tam są takie pielęgniarki, które będą w domach respondentów przeprowadzać to badanie, też szkolimy, żeby umiały przeprowadzić takie króciutkie testy, które stosujemy w geriatrii, takiej, powiedziałabym, sprawności, ewentualnych zaburzeń równowagi, czyli jakby jeden taki duży obszar to jest stan zdrowia, rzeczywiście, któremu się chcemy bardzo dokładnie przyjrzeć, też będziemy mierzyć ciśnienie osobom, które wezmą udział w badaniu, również siłę uścisku ręki, takim aparatem, który się nazywa dynamometr, bo dzięki temu wiedząc, jaka jest siła uścisku ręki, tak naprawdę wiemy też w ogóle, ile dana osoba, że tak powiem, jaką ma masę mięśniową, tak i na ile ona jest sprawna. Również w tym badaniu będzie, czy jest już używana właśnie taka specjalna waga, która nie dość, że zważy no, po prostu ciężar ciała, to jeszcze pokaże nam skład ciała, tak, niestety wraz z wiekiem, wraz z procesem starzenia skład naszego ciała się zmienia, niestety ubywa nam mięśnie, przybywa tkanki tłuszczowej, to też ma bardzo ważne przełożenie na taką codzienną sprawność osoby starszej. W związku z tym ten jeden taki duży obszar badań, który chcemy zbadać, to jest właśnie stan zdrowia, ale oprócz tego chcemy też się przyjrzeć właśnie całej takiej sytuacji społecznej, też ekonomicznej, tak? Czyli zobaczyć, z czym się zmagają seniorzy, właśnie jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, czy mają wsparcie, czy właśnie potrzebują bardzo tego wsparcia, na ile też mogą korzystać i mają dostęp właśnie do świadczeń systemu opieki zdrowotnej. To jest również jakby ocena wspólna z tym oczywiście względem warunków. Wszystko dla seniorów. Takich mieszkaniowych, bytowych. Więc tutaj jakby ten drugi taki duży obszar to jest właśnie taka cała sytuacja, no powiedziałam, socjalna, społeczna. Dodatkowo takim trzecim elementem jest też pobranie krwi, ponieważ no, te osoby, które zechcą wziąć udział, będą też miały pobraną krew i mocz i będziemy tutaj, no, przeprowadzimy szereg takich badań laboratoryjnych, zupełnie jakby no, darmowo, tak, bo jakby to jest kwestia już jakby no właśnie finansowania projektu, a co myślę, że ważne, że te osoby dostaną później oczywiście wyniki wszystkich badań laboratoryjnych dla siebie też, także myślę, że to też jest taka duża wartość dla osób, które w tym programie wezmą udział.
czyli dzięki takiej bardzo, bardzo szczegółowemu badaniu, tak, i właśnie stanu zdrowia, sytuacji społecznej, chcemy odpowiedzieć sobie na pytania, w jakiej kondycji są nasi seniorzy, bo dzięki temu będzie można jakby dostosować, tak, czy jakby no, sprawiać, żeby ta polityka senioralna, tak, czy w kontekście samej polityki zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia, ale również tej takiego wsparcia socjalnego, na ile ona jest już teraz, no nie wiem, adekwatna, tak, i oczywiście chodzi o to, żeby ją no, dostosowywać do tego, jakie są realne potrzeby. Czyli najpierw musi optymalne być dobra diagnoza, tak, a potem właśnie no, próba jakby szukania rozwiązań, żeby te problemy, które widzimy wśród starszych Polaków, po prostu rozwiązywać. Czyli taka to będzie stanowić taką bazę do opracowania optymalnej polityki senioralnej, tak, w naszym kraju, tak? A pani doktor wspomniała, że już się rozpoczął projekt, to jest ta próba badawcza ogólnopolska, reprezentatywna, losowa, tak, próba imienna. Czy kto się ma tego spodziewać, że w takim projekcie weźmie udział? To jest tak, że oczywiście w oparciu o odpowiednie regulacje prawne myśmy otrzymali w ministerstwie dane Polaków właśnie w tym przedziale wiekowym, o którym mówimy, czyli po prostu powyżej 60 roku życia, dane jakby z właśnie mieszkańców wszystkich województw wylosowane. I jeszcze tutaj, co jest myślę ważne, że też jakby chcemy zachować reprezentatywność, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, czyli staramy się, żeby w tej całej grupie badanej w całej Polsce byli mieszkańcy dużych miast, mniejszych miast, gmin wiejskich, bo wiemy też, że przecież te warunki życia mocno zależą, prawda, od tego, gdzie żyjemy tak naprawdę, na przykład chociażby dostęp do opieki, tak, prawda, zdrowotnej. Nie wybieramy, że mieszkamy, prawda, w jakiejś gminie miejskiej czy na wsi, w jakiejś gminie wiejskiej, prawda? Tak, a to jednak determinuje właśnie no, szereg czasami, nie wiem, problemów bądź ulepszeń, prawda, w zależności gdzie jakby no, przyszło nam żyć. Także tutaj my jakby ten dobór tych 6000 respondentów też jest właśnie oparty również o to, żeby była zachowana taka, że tak powiem, pełna reprezentacja, tak, mieszkańców różnych właśnie miast, różnej wielkości i również gmin wiejskich. Czyli my dostaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji właśnie no, listy takich osób z ich adresami i no, ci z Państwa, którzy zostali wylosowani, najpierw otrzymają od nas list taki zapraszający, w ogóle list właśnie opowiadający o tym projekcie, tak, jakie są jego założenia i co chcemy jakby zbadać. Ten list zresztą podpisał pan minister Szumowski, też pan nasz rektor Uniwersytetu Gdańskiego i później pielęgniarki, które w danym województwie jakby pracują nad realizacją tego projektu, odwiedzają te osoby, no i oczywiście pytają te, do których list został wysłany i no pytają, czy ktoś zechciałby wziąć udział w projekcie. Także tak to wygląda. Najpierw właśnie pojawia się, że tak powiem, czy przychodzi pocztą list z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie pielęgniarki, które są przeszkolone odpowiednio, też mają identyfikatory, tak, żeby no też nikt ze starszych osób nie czuł się jakoś zaniepokojony, tak, także tutaj jakby bardzo staraliśmy się zadbać takie też bezpieczeństwo, tak, i to, żeby no każdy wiedział, skąd ta pani pielęgniarka jest, w czyim imieniu, że tak powiem, występuje. I wtedy jest rozmowa na temat tego, czy ktoś zechciałby brać udział w projekcie. Jeżeli się zgodzi, no to po prostu wtedy już pielęgniarka się konkretnie umawia na takie spotkania, bo to się ma dziać w domu respondenta. Także też nie wymagamy, że ktoś się musi stawiać, tak. Dokładnie, gdzieś tam pojechać, nie wiem, do jakiegoś szpitala. Nie, to jest w domu respondenta, wszystko się dzieje na miejscu, także jakby staramy się, żeby właśnie te starsze osoby jak najmniej jakby fatygować, tak, żeby są one sobie spokojnie w domu były i tam po prostu też na miejscu, na przykład kwestia pobrania krwi po prostu dzieje się w domu respondenta. Pani doktor, Pol Senior 2 to druga edycja badań stanu zdrowia starszych Polaków. Po raz pierwszy no, takie badania miały miejsce w 2007-10. To minister profesor Michał Seweryński zlecił takie badania. Co wiemy z tamtych badań? Uh-huh.
To rzeczywiście te badania przyniosły nam bardzo wiele właśnie danych. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć, jakie jest rozpowszechnienie różnych takich schorzeń też typowych dla wieku podeszłego, tak? No bo jednak tutaj mówiąc o starzeniu się, zawsze mamy chociażby na myśli problem też zaburzeń pamięci, otępień, prawda? To jest coś, co niestety jakby no, narasta, żeby ten problem wraz z wiekiem. To oczywiście dane dotyczące różnych schorzeń, również na przykład depresji, także właśnie dzięki temu mogliśmy ocenić na przykład jak mocno rozpowszechnione jest na przykład nadciśnienie tętnicze u osób starszych. No i oczywiście znowu ten cały obszar właśnie dotyczący i sytuacji socjalnej, tego ilu seniorów wymaga tak dużo większego wsparcia niż może na przykład uzyskać, ale też właśnie już w tej pierwszej edycji także wprowadziliśmy takie proste testy dotyczące sprawności, że tak powiem, i samodzielności osób starszych, także też dało nam to jakby no, dane pokazujące, na ile nasi seniorzy no, są powiedzmy w miarę samodzielni, prawda, bo to jest jeden też z takich wiodących problemów w opiece geriatrycznej, żeby no, tak wspierać jakby, tak, jeżeli chodzi o zdrowie, o w ogóle takie samopoczucie seniora, żeby jak najdłużej mógł żyć we własnym środowisku i jak najbardziej samodzielnie, jak najbardziej niezależnie, prawda? I to jakby ta pogarszająca się sprawność i utrata samodzielności, no później implikują bardzo wiele problemów. Można powiedzieć poważne zamierzenie, kiedy spodziewacie się tego, że no, będzie jakaś analiza, że tą politykę będzie można rzeczywiście, ministerstwo będzie mogło we właściwy sposób taki konkretny wprowadzać, realny, zobaczycie te realne potrzeby i je realizować w Polsce. Tak. Badanie trwa, rozpoczęło się teraz na przełomie września i października, także toczy się już w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, też podkarpackim, lubelskim. Dzisiaj na przykład jest kolejne szkolenie w województwie łódzkim. Tam no, pani pielęgniarki dzisiaj mają szkolenie i po prostu już zaczną w najbliższym tygodniu. Dlatego pan Tomasz Zdrojewski, koordynator, w tym uczestniczy i nie mógł z nami rozmawiać na antenie. Dokładnie, tak jest, bo on jest właśnie w trakcie szkolenia. W połowie listopada jeszcze będziemy rozpoczynać jakby też projekt w województwie śląskim i opolskim, natomiast pozostałe województwa będą już realizowane w przyszłym roku, także samo badanie i zbieranie jakby do danych, odwiedzanie respondentów, to jest, ma trwać do końca przyszłego roku, czyli do końca 2019. Oczywiście my już sukcesywnie będziemy te dane, no, tworzyć bazy danych, bo wiadomo, że to jest podstawa później do obliczeń statystycznych, do robienia analiz, także myślę, że no 2020-2021 to będzie ten okres, kiedy będziemy no, pracować tak już właśnie bardziej przy biurku, prawda, analizować te dane, no dzięki oczywiście statystyce, no już wyciągać jakieś wnioski i później to też no, przedkładać, że tak powiem, no dysydentom, tak, tym, którzy mogą też no tutaj pracować nad tym, żeby właśnie te rozwiązania, tak, w różnych obszarach no były bardziej jakby jeszcze bardziej no dopasowane do potrzeb, no bo taki jest właśnie cel badania. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze powinniśmy powiedzieć, pani doktor? No ja bym chciała gorąco zachęcić wszystkich państwa, którzy no dostaną te listy z Instytutu Uniwersytetu Medycznego, których państwa odwiedzi pielęgniarka, tak, żeby no zaprosić do tego, żeby wziąć udział, to może być, no, troszeczkę to wymaga czasu, bo to są w sumie 3 wizyty i troszeczkę państwo, no, też czasu poświęcić muszą wtedy, ale myślę, że na przykład wartością jest na pewno to, że będą właśnie wykonane cały taki duży panel badań laboratoryjnych, ale też jakby, no, chciałam pokazać taką perspektywę, że dzięki temu, że państwo zechcą brać udział w tym badaniu, tak, to możemy wspólnie naprawdę, no, dużo dobrego zrobić dla naszego społeczeństwa, bo właśnie mając takie dane, analizując je, tak, możemy rzeczywiście wyciągać no, mądre, prawdziwe wnioski i potem no, szukać rozwiązań. Także z tego... Siema Radia Maria, w audycji Aktualności Dnia jest pan Dariusz Ryśko, burmistrz Krynicy Zdroju. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Słuchaczy, witam oczywiście księdza ojca Grzegorza. Panie burmistrzu, dziś w rozmowach niedokończonych mamy wybory samorządowe, druga tura. Pewnie pan też się będzie musiał zmierzyć, bo tak się stało, że z 3 kandydatów w Krynicy Zdroju
Zbigniew Wojewoda, Piotr Ryba i Dariusz Reśko. Tych dwóch ostatnich, Piotr Ryba i Dariusz Reśko, zmierzą się 4 listopada. Tak, potwierdzam, rzeczywiście, no, społeczeństwo podejmie decyzję, który z nas będzie pracował dalej na tym zaszczytnym stanowisku. Mam oczywiście nadzieję, że społeczeństwo zaufa mi podobnie, ale z pokorą przyjmę każdy werdykt. To są wybory demokratyczne, to jest wolność, więc oczywiście niech społeczeństwo wybiera. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Panie burmistrzu, uzdrowisko Krynica Zdrój ma już 225 lat. Ci, którzy byli w czerwcu, mogli zobaczyć piękne widowisko muzyczne. Powróćmy do źródeł. Czy łatwo jest taką gminą zarządzać, która jest tak znana i tak często i chętnie odwiedzana? Znaczy, ja muszę powiedzieć rzeczywiście, że to jest miasto mojego życia. Ja kocham to miasto ze wszystkimi jego cechami charakterystycznymi. I niewątpliwie no, praca w samorządzie czy zarządzanie tak szczególną gminą jak Krynica Zdrój, która raz, że ma swoją 225-letnią tradycję uzdrowiskową, ale oprócz tego jest to gmina wiejsko-miejska, więc oprócz naszego miasta jest również 8 sołectw. No więc tutaj jakby przenikają się przeróżne wpływy, interesy i oczywiście potrzeby. Dlatego po pierwsze trzeba dbać o wszystkich mieszkańców. Nieco inaczej wyglądają potrzeby, nieco inaczej wyglądają warunki życia na terenach wiejskich, trochę inaczej to wygląda w mieście. Natomiast dla mnie mieszkańcy są oczywiście tak samo ważni. Staram się przez ten okres pracy już w samorządzie, a szczerze mówiąc to już 16 lat, wszystkie te potrzeby zaspokajać. Natomiast na pewno wielkim wyzwaniem dla osoby zarządzającej taką gminą jest to, aby sprostać wszystkim wymogom właśnie tej, jednak co by nie powiedzieć, bardzo znanej marki, jaką jest gmina Krynica Zdrój, jako w ogóle sama Krynica Zdrój, ponieważ bo tak można pytać, co mają z tego turyści, kuracjusze i mieszkańcy, tak? No więc trzeba, dla mnie zawsze najważniejsi są mieszkańcy, ponieważ to oni mnie wybierają, oni są głównym podmiotem moich działań, ale ze względu właśnie na specyfikę Krynicy, który gdzie główny profil gospodarczy to turystyka szeroko pojęta, w tym turystyka zdrowotna czy lecznictwo uzdrowiskowe, no więc oczywiście siłą rzeczy moje działania i moje współpracownicy skoncentrowane są na tym, aby podnosić atrakcyjność oferty naszego miasta, naszej gminy, żeby przyjeżdżali do nas turyści, żeby przyjeżdżali do nas kuracjusze, bo oni napędzają koniunkturę, gospodarkę lokalną. No pytanie, kto z tego też korzysta, prawda? To, że przyjeżdżają turyści, to nie jest zawada, przeszkoda czy kuracjusze, ale to też nawet miejsce pracy dla mieszkańców, nawet to, że nasza gmina jest atrakcyjna, że nas odwiedzają, że nasz sklep funkcjonuje, że jakiś tam ośrodek kultury, prawda, czy inne funkcjonują. Zdecydowanie tak. Główny profil gospodarczy, raz jeszcze podkreślam, to szeroko pojęta turystyka, a turystyka wiadomo, żyje dzięki przyjazdowi turystów. Gdyby rzeczywiście z jakichś względów turyści do nas przestali przyjeżdżać, albo gdyby była ich coraz mniejsza liczba, to niewątpliwie nasze miasto przeżywałoby poważny problem ze względu na to, że jednak mniej lub bardziej, czy w sposób bezpośredni, czy pośredni, ogromna większość osób funkcjonujących, mieszkających na terenie naszej gminy żyje właśnie z szeroko pojętej turystyki. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby jakość usług, oferta naszego miasta kierowana do turystów, do kuracjuszy była jak najwyższej jakości. A umiejętność wykorzystania tego terenu, tego położenia, myślę o uzdrowisku, czy o uzdrowiskach, prawda, bo nieraz się też wiele słyszało o tym, że nie do końca potrafimy to wykorzystać, że tak trochę kondycja różnego rodzaju ośrodków nie jest najlepsza, chociażby taki park Słotwiński, czy pijalnia Słotwinka, kwestia też zagospodarowania tego terenu i kondycja tego, ale też pytanie, czy to będzie w naszych na przykład polskich rękach, czy tutaj to nabierze właściwych walorów, tak? Czy potrafimy z tego skorzystać, czy stanie się tak, jak niektóre uzdrowiska, że czy albo padną, albo za złotówkę zostaną wykupione. Ja jestem tutaj absolutnie spokojny. Najważniejsza jest tutaj polityka państwa, jeżeli chodzi o uzdrowiska Krynica, uzdrowisko Krynica Żygiestów, spółka akcyjna, mam nadzieję, nie będzie nigdy prywatyzowane. Jest to uznane uzdrowisko narodowe i oby tak było. Natomiast wiadomo, że jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, rozwojowe, wiele przed nami. Na pewno sama spółka z racji tego, że ma ogromne potrzeby inwestycyjne związane chociażby z modernizacją słynnej patrii, łazienek porobinowych czy starego domu zdrojowego. Tutaj jest jeszcze naprawdę wiele
środki finansowe dla tejże spółki się znajdą. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę, która należy do gminy, to muszę powiedzieć, że ja w tej chwili jestem w trakcie realizacji takiego bardzo dużego programu inwestycyjnego, który nazwaliśmy Kurort Knica. On składa się z 5 dużych projektów rewitalizacyjnych, całe centrum uzdrowiska, całą strefę A. No i jesteśmy już na etapie w tej chwili realizacji 3 projektów, jeszcze 2 czekają na rozstrzygnięcia przetargowe, także w ciągu najbliższych 2 lat Gwica w tym miejscu zmieni się w uzdrowisko absolutnie bajkowe, bo są to również środki europejskie zaangażowane w znaczącej ilości. No a wspomniany przez ojca Park Słotwiński oczywiście również będzie modernizowany. Tam Pijania to prawda należy do uzdrowiska i tutaj jakby niewątpliwie tutaj nasz partner główny, czyli Uzdrowisko Klinica Żywieców, na pewno się zaangażuje, żeby ta Pijania odzyskała swój dawny blask, ale Park Słotwiński przewidziałem w przyszłym roku już zwłaszcza środków finansowych, budżetowych, żeby został, że tak powiem, odnowiony, bo zasługuje na to, jest to przepiękne miejsce w Klinicy i co istotne, dwukrotnie ten zakątnik wygrywał, znaczy może nie wygrywał, co by był, zajmował bodajże 3 miejsce w naszym budżecie obywatelskim, bo mamy też taką inicjatywę, czyli sporo głosów otrzymywał, no ale jak się okazało, zawsze jakieś inne projekty były nieco lepsze w tej realizacji. Ale właśnie biorąc pod uwagę to, że tak często Park Słotwiński jest wspominane przez naszych mieszkańców jako miejsce, które powinno zostać odnowione, podjąłem taką decyzję, że bez względu na środki unijne, bez względu oczywiście na budżet obywatelski, że chciałbym z przyszłorocznego budżetu ten Park Słotwiński pięknie odnowić, żeby służył naszym mieszkańcom i gościom naszego uzdrowiska. Znany ten kurort Klinica Zdrój jest chociażby Park Słotwiński, Park Słotwiński. My też cieszymy się, Park Słotwiński. Te walory i tą czy z tej kultury możemy korzystać. Oglądamy piękne koncerty też na antenie telewizji Trwam, czy słuchamy pięknych wykonań na antenie Radia Maria, ale no, są różnego rodzaju wydarzenia, chociażby forum ekonomiczne, to takie klinickie, można powiedzieć, Davos. Czy to przeszkadza, czy też pomaga? Czy jest tak, że niektórzy chcą wtedy wyjeżdżać, bo natłok, prawda? Gdzieś tam czytałem, że nawet 600 dziennikarzy potrafi być podczas takiego wydarzenia, no to ilu innych ludzi naraz pojawi się w Klinicy? Czy te wydarzenia, jak one są odbierane przez, no, przez mieszkańców, jak przez tych, którzy są chociażby tylko obserwatorami tego, co jakoś pokazuje nam Klinica, Klinica Zdrój? Tak, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o forum ekonomiczne, to absolutnie wielka marka, to jest od ponad 25 lat organizowana konferencja, która uwzględniała taki lokalny charakter, lokalny w sensie europejski, regionalny, to będzie bardziej precyzyjnie, nazywało się wtedy Forum Polska w Tchu i dotyczyło generalnie dyskusji o problematyce zmieniającej się w okresie transformacyjnym to jest 600 dziennikarzy, zreprezentowanych właściwie około 60 krajów z różnych kontynentów, czyli Azja, Europa, Ameryka Północna. No i z jednej strony to jest nasza wielka duma i nie wyobrażam sobie, żeby forum ekonomiczne gdzie indziej było organizowane. Z drugiej strony, no nie ukrywajmy, nieelegancko byłoby nie mówić całej prawdy, że są też pewne uciążliwości związane właśnie z forum ekonomicznym, ze względu na to, że to oczywiście nie chodzi nawet o taką ilość naszych gości, bo jesteśmy szczęśliwi, jak na więcej gości do nas przyjeżdża, ale forum ekonomiczne rozrosło się do takich rozmiarów, że niestety nie jest możliwe zmieszczenie tylu gości w obiektach tych stałych, które są w okolicach Deptaku. I cały Deptak właściwie można powiedzieć, że na potrzeby forum jest zabudowywany takimi swoimi pawilonami. To niestety było uciążliwe ze względu na to, że budowa tych obiektów i później ich rozbiórka to jest niestety kilka tygodni. No i to rzeczywiście przyznaję, że jest pewną, nazwijmy to, słabszą czy ciemniejszą stroną. Czyli turyści, mieszkańcy mogliby powiedzieć, no mieliśmy Deptak, tak? Można tak powiedzieć, że to jest okres, powiedzmy, druga połowa sierpnia, gdzie rzeczywiście dostęp do zwłaszcza tej części północnej Deptaku jest przy nowym domu zdrowym jest mocno ograniczona. Przede wszystkim jest to taki swoisty plan budowy i niewątpliwie mam pełną świadomość, że jest to irytujące. Jest na to świetny pomysł. Jeżeli władze uzdrowiska Klinica Żywieców, spółka akcyjna, podjęłyby taką inicjatywę, którą ja już forsowałem z poprzednim prezesem, żebyśmy właśnie nieczynne obiekty należące
do uzdrowiska, czyli wspomniane już dzisiaj przeze mnie stare łazienki borowinowe oraz łazienki mineralne stare, które mają niewykorzystane patio, wnętrze, które naprawdę ma bardzo spore powierzchnie. Gdyby udało się to zaadoptować do potrzeby właśnie nie tylko chorób ekonomicznych, ale w ogóle szeroko pojętej turystyki tej, powiedzmy, kongresowej czy biznesowej, to Krynica zyskałaby kolejny znakomity obiekt, no a w czasie forum ekonomicznego już nie trzeba byłoby zabudowywać właśnie tej północnej części tytaku, bo to rzeczywiście jest najbardziej irytujące. Więc wierzę głęboko w to, że to jest możliwe przy wsparciu rządu polskiego, przy wsparciu oczywiście tutaj odpowiedzialnego ministerstwa. No i przy podjęciu tej inicjatywy przez Uzdrowisko Krynica, że jest to współpracyjna, myślę, że naprawdę to realne. To nie są rządki, to są realne naprawdę możliwości. Oczywiście wymagają wsparcia finansowego, ale już wspomniałem wcześniej, jeżeli Uzdrowisko jest narodowe, to niewątpliwie to na wsparcie ze Skarbu Państwa. Chciałem zapytać. 9 października, na kilka tygodni przed jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jedna z najsłynniejszych kolei linowych wróciła w polskie ręce, ogłosił to premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnej konferencji na Kasprowym Wierchu. Bo oprócz niej jeszcze kolej na Gubałówkę, kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, kolej linową na linowo-terenowa, tak, góra parkowa w Krynicy Zdroju, później jeszcze Butorowy Wierch, kolej na Żar, Palenice w Sztawnicy oraz kolej Krzesełkowa Mosorny Groń. I teraz no, to pytanie. Polski Fundusz Rozwoju przejął kolejki w Tatrach i Beskidach, także właśnie te w Krynicy, czy Jaworzyna Krynicka, góra parkowa na tym skorzystają. Pan jako samorządowiec, jako burmistrz, jak sprawę ocenia? Ja muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo uradowany tą decyzją. Po pierwsze, nie podobało mi się zupełnie sposób tej prywatyzacji polskich kolei linowych. Fundusz inwestycyjny o charakterze biernym, niebranżowy, no w ogóle dla mnie to było jakieś nieporozumienie, no ale oczywiście decyzje podejmowały władze ówczesne. Muszę powiedzieć, że ten nowy właściciel, który wtedy przejął polskie kolei linowe wraz oczywiście z naszą Jaworzyną, no polityka, zwłaszcza marketingowa, polityka, powiedziałbym, taka prorozwojowa była tutaj na niskim poziomie. Ja oceniam to nie tylko jako mieszkaniec, jako samorządowiec, ale jako wyraziciel opinii klientów, którzy do nas przyjeżdżali, którzy właśnie narzekali, że tutaj niestety nic się dobrego nie wydarzyło. I teraz jak dowiedziałem się, że Polski Fundusz Rozwoju, a nie ukrywam, że mam z tą instytucją bardzo dobre kontakty i bardzo wysoko cenię profesjonalizm, w ogóle ideę funkcjonowania czy powołania tej instytucji do życia, to muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem ze względu na to, że to jest rzeczywiście instytucja, gdzie po pierwsze ten duch Polski jest cały czas obecny, interes Polski, po drugie jest to absolutnie zespół znakomitych profesjonalistów i ekspertów. I ja mam nadzieję, ale to nadzieja właściwie, która graniczy z przekonaniem, że nowy właściciel, nowy polski właściciel, że spowoduje, że będzie absolutnie inna zmiana polityki prowadzenia tego biznesu. Na Krynicy góra parkowa, Jaworzyna Krynicka, to są dwie kultowe góry. To są dwie góry, oczywiście od nieco innej charakterystyki, ze względu na to, że Jaworzyna Krynicka to przede wszystkim stacja narciarska, a góra parkowa to przede wszystkim kultowe miejsce z parkiem zdrojowym w uzdrowiskowej strefie A, ale obie cieszą się wyjątkowym wzięciem, popularnością i decydują tak naprawdę w dużym stopniu atrakcyjności Krynicy. Niestety prowadzona przez ostatnie te 4 czy 5 lat polityka tego nowego właściciela obu, powiedziałbym, tych naszych stacji, no nie przypada do gustu ani Krynicianom, ani naszym klientom. Czyli może można by powiedzieć tak, że z biletów no, spłacał ktoś zaciągnięty kredyt, tak? A później kolejkę dobrze sprzedał, może za 2 razy tyle, no, nowemu właścicielowi. No więc właśnie tutaj ja miałem duże zastrzeżenia. Jeżeli powiem konkretnie, żeby tutaj nie być gołosłownym. Jeżeli chodzi o Jaworzynę Krynicką, zła polityka cenowa, wycofanie niektórych rozwiązań prorodzinnych, jeżeli chodzi o karnety, ta polityka po prostu mi się nie podobała, ale co istotne, nie podobała się klientom, którzy... Czyli po sprzedaży zmieniła się polityka, tak? Zarządzanie kolejką na Jaworzynę Krynicką. Tak. Decyzje podejmowane były w dużym stopniu na szczeblu gdzieś, powiedzmy, warszawskim i to nie chodzi o to, że ja absolutnie mam jakieś doświadczenie co do Warszawy, mówię to pewnie przenośnie. Otóż wiem, że opiniowali te różne decyzje eksperci, bodajże z Szamonii, no nie było
samorządy, a u nas na naszym terenie w Krynicy zarząd tej spółki to naprawdę są profesjonaliści, doskonale znający potrzeby, znający od początku tutaj te wszystkie cechy charakterystyczne klientów dotychczasowych. I niestety ich decyzje nie do końca były, powiedziałbym, autonomiczne. To był główny mankament, dlatego ta polityka była błędna. A jeżeli chodzi o grę parkową, to muszę powiedzieć, że oczekujemy od dłuższego czasu na inwestycje pod nazwą modernizacja dolnej i górnej stacji kolejki na Górę Parkową. Oczywiście rozumiem, że potrzebne są nakłady finansowe, potrzebna jest dokumentacja i tak dalej, ale nie możemy się doczekać na podstawowe takie drobne, jakkolwiek bardzo ważne elementy, jak chociażby podjazd dla osób niepełnosprawnych, jak chociażby podjazd dla wózków dziecinnych. A pytanie, co będzie leżało w gestii samorządów, jeżeli chodzi o kolej na Jaworzynę Krynicką, czy tu Górę Parkową, bo właścicielem będzie Polski Fundusz Rozwoju, a to zdanie, czy to tylko będzie zdanie, opinia, czy coś więcej po stronie pana, czy po stronie gminy? Więc ja na dzień dzisiejszy oczywiście nie znam do końca planów Polskiego Funduszu Rozwoju, czy jest inwestorem, że tak powiem, w pewnym sensie zastępczy, przepraszam za takie trochę sformułowanie może nieeleganckie, czy jakie są dalsze plany, bo nawet dzisiaj taką dyskusję prowadziłem w ramach właśnie tutaj współpracowników z PKL-u. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie padło żadne konkretne zdanie, co dalej, ale dla mnie w tym momencie najistotniejsze jest to, że ten fundusz znany jednak z tego, że jest po prostu absolutnie wyjątkowym partnerem, podejmuje decyzje profesjonalne, kierując się interesem po prostu tejże firmy, interesy Polski. Więc jestem przekonany, że to będzie zmiana na lepsze. Natomiast czy będzie zaproszenie dla samorządów, żeby na przykład stali się partnerami, czy to biznesowymi, nawet w niewielkim stopniu, czyli stali się kierowcami na przykład tych przedsięwzięć, czy ewentualnie jakaś inna będzie forma możliwej współpracy, wierzę w to w każdym razie, że samorząd kryński będzie i samorządy oczywiście poszczególnych innych tych składowych grup kapitałowej PKR-u, że będziemy partnerami dla tego przedsięwzięcia, bo ja nie mam takiej aspiracji, bo gmina nie jest na tyle bogata, żeby mogła wykupić, powiedzmy, czy to Górę Parkową, czy to powiedzmy Jaworzynę Krynicką, ale niewątpliwie jako partner, bo przecież gmina ma różne instrumenty bardzo istotne, które mogą wpływać właśnie na procesy rozwojowe tychże przedsięwzięć gospodarczych, czy tych stacji. No więc wierzę w to, że tutaj będziemy tak po partnersku, bo tego sobie brakowało. I ja jestem absolutnym optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość tej współpracy, jakkolwiek trzeba poczekać teraz już na ostateczne decyzje władz państwowych, w jakim kierunku pójdzie w tej chwili cała kwestia związana z nadzorem właścicielskim, w czyich to będzie rękach, czy po prostu Polski Fundusz Rozwoju rzeczywiście zostanie jakby na wiele lat głównym partnerem, to wtedy jestem spokojny, że będą naprawdę mądre decyzje podejmowane właśnie na szczeblu właścicielskim. Bardzo dziękuję panie burmistrzu za rozmowę. 4 listopada wybory burmistrza. Państwo będą decydowali między Piotrem Rybą a Dariuszem Beresią, który dziś był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie ojcu Grzegorzowi. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z Ruchu Narodowego. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca i radiosłuchacze. Panie prezesie, panie pośle, z danych Eurostatu wynika, że polskie władze wydały w ubiegłym roku najwięcej pozwoleń na pobyt dla imigrantów spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Było ich prawie 700 tysięcy. Większość z nich została przyznana Ukraińcom. Chodzi o pozwolenie na pierwszy pobyt dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do danego kraju w różnych celach. Nasi wschodni sąsiedzi w głównej mierze przybywają za pracą. Tak duża liczba
obcokrajowców. No pytanie, czy powinna budzić nasz niepokój, bo co więcej, Eurostat to taki pomiar europejski i gdy nam się zarzuca Unia Europejska, Komisja Europejska, no różni notable, europejscy zarzucają nam, że nic nie robimy, że powinno się nam nawet zabierać pieniądze albo nie dawać pieniędzy na różnego rodzaju projekty unijne, w których uczestniczy państwo czy regiony naszej ojczyzny, województwa. Jak pan ocenia te informacje? No tak, okazuje się, że 22% w całej Unii Europejskiej zgód, które są wydawane na pobyt, to są zgody wydawane w Polsce. Nawet 80-milionowe Niemcy mają mniej, bo nieco ponad 500 tysięcy, ponad pół miliona mniej ma Francja, Hiszpania, Włochy, a Polska blisko 700 tysięcy. I oczywiście to odsyła w strefę bajek tą całą informację, czy zarzuty, czy informacje, czy chwalenie się też rządu o tym, że Polska nie jest krajem imigranckim, do którego nie zmierzają imigranci. Ta imigracja, której doświadcza Polska od kilku ostatnich latach, ma kilka cech charakterystycznych. Pierwszą cechą charakterystyczną jest rzeczywiście największy udział tutaj populacji ukraińskiej i obywateli Ukrainy. Przy czym te dane Eurostatu nie do końca odzwierciedlają też skalę na przykład imigracji ukraińskiej jako całości, bo nie wszyscy może są zarejestrowani, prawda? Nie wszyscy są zarejestrowani. Mamy ruch bezwizowy wprowadzony z Ukrainą i szacunki są różne. Mówi się nawet o 2-3 milionach Ukraińców dzisiaj w Polsce przebywających, pracujących, mogących pobierać po kilku latach emerytury polskie, czy otrzymujących inne świadczenia socjalne. Natomiast drugą cechą charakterystyczną tej struktury imigracji do Polski w ostatnich latach jest gwałtowny wzrost taki skokowy imigracji ludności pozaeuropejskiej. W tej pozaeuropejskiej imigracji celuje przede wszystkim Azja, a z azjatyckich państw Indie, Nepal w tym roku bardzo mocno, również jest i Pakistan, i Bangladesz, Wietnam, ale również muzułmańskie republiki Środkowej Azji, takie jak Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan. Tam te liczby jeszcze nie są oczywiście tak wielkie jak setki tysięcy Ukraińców rocznie, ale również idą już w tysiące czy dziesiątki tysięcy. I są to po prostu dziesiątki tysięcy Hindusów, muzułmanów, również bardzo wielu przedstawicieli różnych narodowości. Co nam te liczby mówią? A jeszcze warto zostawić te liczby, czyli że Polska jako najbardziej proimigracyjny kraj w państwo w Europie, warto jeszcze z innymi liczbami zostawić. Mianowicie mamy cały czas do czynienia z procesem wyjazdów z Polski Polaków, przede wszystkim młodych. Te statystyki się wahają w poszczególnych latach, ale wiemy, że tylko w ubiegłym roku, 2017, kilkadziesiąt tysięcy Polaków wyjechało, w tym przede wszystkim na Wyspy Brytyjskie. Czyli mamy cały czas do czynienia z emigracją z Polski. Jak sobie zestawimy te wszystkie liczby, no to możemy już mówić o procesie, i Ruch Narodowy mówi o tym procesie, podmiany tak naprawdę populacji. Znaczy nie zmniejszył się, ale nie został zatrzymany wypływ Polaków z kraju. On cały czas trwa, a na miejsce Polaków przyjeżdżają właśnie Ukraińcy, Hindusi, ludzie z grup środkowoazjatyckich, muzułmanie i tak dalej. W naszej ocenie jest to najpoważniejszy proces, który dzieje się w Polsce od kilku lat, który zaważy i zdeterminuje tego, jak Polska będzie wyglądała w następnych latach i dekadach. Część z tych pracowników oczywiście opuści Polskę, ale tylko część wyłącznie, bo dzisiaj mamy do czynienia ze stopniową, postępującą gettoizacją poszczególnych społeczności, znaczy zamykania się w poszczególnych gettach, tak? Czyli jest na tyle dużo przedstawicieli danej społeczności, że oni nawet nie ma tej presji, żeby oni się integrowali, asymilowali. I to jest sytuacja, która przede wszystkim się dotyczy Ukraińców, ale i Wietnamczyków, ale i zacznie zaraz dotyczyć też Hindusów, po prostu, bo ich zaczyna być tutaj bardzo dużo nad Wisłą. Naszym zdaniem jest to skrajnie niekorzystny proces.
tutaj zarzucamy PiS-owi, że jest to wprost złamanie ich obietnic wyborczych z roku 2015, kiedy obiecywali, że i wyborczych, i powyborczych, kiedy, prawda, deklarowali, że bardzo jednoznaczną politykę będą w tym względzie prowadzić. Wtedy była taka argumentacja, że nie będą przyjmować tych 6 tysięcy z relokacji, która została nam przez Unię Europejską narzucona, ponieważ to nie są uchodźcy, tylko imigranci ekonomiczni. To po tych 3 latach okazuje się, że imigrantów ekonomicznych wpuszczamy na potęgę, a jest mowa, że nie będziemy wpuszczać uchodźców. No to jest jakieś takie... Czyli można być jedno mówimy, inne robimy i ta polityka migracyjna no nie do końca, nie wiem, czy jest skontrolowana, czy może być z nas zrozumiana, tak? Te liczby wskazują, że wniosek jeden o to, czy wydać pozwolenie na pobyt, jest rozpatrywany przez około 4 minuty. Czyli jakby, jeśli przeliczyć liczbę urzędników, którzy się tym procesem zajmują, liczbę wydawanych wniosków, tak? Wiemy na przykład, że w Indiach dzisiaj 20 tysięcy ludzi czeka na wydanie pozwolenia na to, żeby do Polski przyjechać i zajmują się, to jest znane sprzed miesiąca, ale zajmuje się tym 4 osoby. Skala nacisku imigracyjnego jest coraz większa. W Polsce Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna, bo oferuje różne programy socjalne, tak? Również ten rząd 500+ i tak dalej, to są programy, które również do imigrantów trafiają. Które również są skierowane nie tylko dla Polaków, tak? Miejmy tego świadomość i ta presja będzie rosła. Rząd nie ma na to żadnej sensownej polityki. I zagrożenie jest różnorakie. Po pierwsze jest oczywiście trwała zmiana struktury społecznej. Trwała zmiana struktury społecznej jest niekorzystna. Jest niekorzystna ze względu na spójność kulturową, narodowościową, religijną również Polski. Jest to uderzenie w fundament bezpieczeństwa. Dzisiaj spójność taka właśnie kulturowa, religijna, etniczna, to jest fundament bezpieczeństwa, ponieważ wszelkie podziały są wykorzystywane, tak, przez wszelkie napięcia. Te napięcia w Europie Zachodniej rosną i będą rosły, i będą eksplodowały w momencie jakiegokolwiek kryzysu ekonomicznego czy załamania ekonomicznego. Dziś możemy zobaczyć, co się dzieje w Europie Zachodniej, bo to, co dziś dokonuje się, to były lata 70., 80. i 90., tak, w krajach Europy Zachodni i my jesteśmy dziś właśnie, czy od kilku lat w takiej właśnie sytuacji. Pytania, jak to będzie skutkowało i czy ktoś w sposób przemyślany na to reaguje. Ruch Narodowy apeluje, żeby jednak ten nazwę Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. No bo dzisiaj rząd powtarza dokładnie tą politykę. Mowa jest o tym, a że to są pracownicy, to jest imigracja zarobkowa. No zgodne, ale jakby masowy napływ rozpoczął się w latach 70., 80., 90. też jako napływ imigracji zarobkowej. No może też rząd próbuje tym odpowiedzieć na te zarzuty Komisji Europejskiej czy Europy szeroko pojętej, że no my jednak coś robimy, dlatego tamtych imigrantów nie będziemy już przyjmowali, tylko czy... Nie, no to tylko to jest, to jakby nie można szafować przyszłością narodu w debacie czy w sporze z Komisją Europejską, bo to ma szereg różnych, nie tylko jest kwestia... Nie możemy działać pod naciskiem. Oczywiście, no czasami trzeba działać pod naciskiem, ale trzeba oceniać, co jest ważniejsze, tak? Co jest istotniejsze. I ja zwracam też uwagę na to, że to powoduje utrwalenie się w Polsce niekorzystnego modelu gospodarczego. Myśmy praktycznie utknęli w tym momencie na modelu gospodarczym opierającym się o tanią siłę roboczą. To znaczy, że nasze produkty konkurują na arenie międzynarodowej przez to, że Polak czy ktoś, kto w Polsce pracuje, relatywnie w stosunku do krajów Zachodu mało zarabia. W związku z tym ten produkt jest tańszy, bo koszty wytworzenia są tańsze. I to jest droga donikąd, dlatego że to oznacza, że będziemy cały czas poczuć zamiast automatyzacji, robotyzacji, specjalizacji i produkowania wyrobów wysoko przetworzonych, bo to jest przyszłość jakby gospodarki rozwiniętej, a myśmy utknęli cały czas na gospodarce rozwijającej się i nie ma przy zachowaniu tego modelu, czyli że mamy stały napływ taniej siły roboczej, nie ma presji w ogóle na gospodarkę, żeby zmienić ten model. Ja oczywiście się spotykam z takimi głosami, że powinniśmy tylu sprowadzać migrantów, ile w danym momencie gospodarka potrzebuje.
dokładnie odwrotnie. Znaczy trzeba dokładnie odwrócić to myślenie. Jakiej chcemy Polski? Jakiego chcemy państwa? Jakiego chcemy narodu? Jaką chcemy mieć przyszłość? To musimy sobie określić. No i tu Ruch Narodowy jakby stawia sprawę jasno. Pewnie nie tylko Ruch Narodowy powinien stawiać takie pytania. Tak? Oczywiście. No ja, my staramy się cały czas wybierać nacisk na rząd w tym względzie. Dlatego też w kampanii wyborczej to akcentowaliśmy. No ale póki co tutaj nic się nie zmieniło. I stawiamy to, a gospodarka powinna być formatowana właśnie pod to, jakie są realne, jak ma wyglądać przyszłość Polski, tak? Też mówiono w latach 90. ale zarzuca się nam, że mówimy bardzo dużo o tej imigracji. No tak, w latach 90. też była mowa cały czas o złodziejskiej prywatyzacji i trzeba było mówić, bo ten proces postępował i tak samo dzisiaj trzeba będzie mówić i trzeba mówić o tej imigracji. I ten temat nie zniknie dziś, jutro czy pojutrze.